Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną. Rozwiążemy nasz układ metodą podstawiania. Z pierwszego równania mamy, iż y równa się 5 minus x. Podstawimy więc do drugiego równania za każdego y wyrażenie 5 minus x. Pierwsze równanie na razie zostawimy. Może zostawimy przy nim gwiazdkę, żebyśmy wiedzieli, że mamy do niego wrócić, jak już policzymy x-a. Podstawiamy więc x kwadrat plus. Za y wstawiamy wyrażenie 5 minus x, czyli jest 5 minus x, y był do kwadratu, więc wyrażenie 5 minus x również podnosimy do kwadratu. Dalej mamy plus 4 i znowu pod y wstawiamy wyrażenie 5 minus x. Musimy otworzyć nawias, dlatego że przez 4 zostało pomnożone cały y, więc teraz przez 4 mnożymy całe wyrażenie 5 minus x. I to równa się 5. Teraz opuścimy nawiasy. Zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Zapiszmy go może. Mamy wzór a minus b do kwadratu. Rozbijemy więc to następująco, że jest to a do kwadratu minus 2ab plus b do kwadratu. Pierwszy x kwadrat przypiszemy. Teraz nasze a to jest 5, nasze b to jest x. Czyli według wzoru mamy a do kwadratu, czyli 5 do kwadratu. Teraz według wzoru jest minus 2 razy a, czyli w naszym wypadku 5, razy b, czyli u nas to, co stoi za minusem, czyli x. Dalej mamy plus b kwadrat, czyli plus x do kwadratu. Tu również opuśćmy nawias, czyli dostaniemy 20 minus 4x i to się równa 5. Uprośćmy nasze wyrażenie. Dostajemy x kwadrat plus x kwadrat razem daje 2x kwadrat. Tu mamy 5 do kwadratu, czyli będziemy mieli 25. Z tego wyrażenia łącznie mamy minus 10x-ów, to już zostało dodane. Tu jeszcze może przepisz, mamy plus 20 minus 4x równa się 5. Wyredukujmy teraz wyrazy podobne i jednocześnie piątkę przenieśmy na lewą stronę równania, dlatego że widzimy, że będzie to równanie kwadratowe. Czyli mamy 2x kwadrat, teraz x mamy minus 10 i minus 4, to łącznie jest minus 14x-ów. I tu jest 25 plus 20, to jest 45. I piątka, która przeniesiona na lewą stronę, będzie z minusem, czyli mamy 45 minus 5, daje nam 40. I to równa się 0. Widzimy, że całe równanie można podzielić przez 2. Zrobimy tak, żeby mieć mniejsze współczynniki. Czyli tu dostajemy x kwadrat minus 7x dodać 20 równa się 0. Rozwiążmy takie równanie kwadratowe, czyli oczywiście liczymy deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac. Nasze b wynosi minus 7 minus 4 razy. Nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas 1. I nasze c to jest wyraz wolny, czyli 20. Stąd dostaniemy 49 minus 80. Dostajemy minus 31, co oznacza, że delta jest ujemna. Ponieważ delta jest ujemna, nasze równanie nie ma rozwiązania. Możemy napisać sobie, że x należy do zbioru pustego. Nasz układ jest więc sprzeczny, tu mamy brak rozwiązania. Teraz podamy interpretację geometryczną. Pierwsze równanie jest to równanie prostej. Żeby narysować prostą, wystarczą nam dwa punkty. Możemy ewentualnie do tej prostej zrobić tabelkę. Czyli mamy y równa się 5 minus x. Mamy punkt współrzędną x-ową, współrzędną y-ową. X-a wybieramy dowolnie,
Powiedzmy, niech to będzie 0 i za x możemy wziąć 1. Y liczymy ze wzoru. 5 minus 0 jest 5 i 5 minus 1 jest 4. Narysujmy w układzie współrzędnych tą prostą. Jednostką niech to będzie jedna kratka. Mamy 0, 5. I 1, 4. Możemy narysować naszą prostą. Drugie równanie jest równaniem okręgu. Znajdźmy więc jego środek i promień. Mamy x kwadrat. X występował tylko raz, więc zostanie sam x kwadrat. Natomiast wszystko, co jest związane z y, wrzucamy do nawiasu. Czyli mamy y kwadrat plus 4y. I sztucznie dodajemy połowę tego, co stoi przy y, i podnosimy do kwadratu. Czyli mamy 2 do kwadratu. Teraz to, co dodaliśmy, musimy jeszcze odjąć, ponieważ tego wcześniej nie było, więc musimy się tego pozbyć. I to równa się 5. Dostaniemy x kwadrat plus. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. Zapiszmy go w postaci a plus b do kwadratu. Nasze a kwadrat to jest x do kwadratu, czyli samo a to jest y. Nasze b kwadrat to jest 2 do kwadratu, czyli samo b to jest 2. Tu zostaje nam minus 4, to minus 4 przenieśmy na prawą stronę równania, czyli będziemy mieli 5 plus 4 daje nam 9. Z takiego równania już łatwo odczytamy współrzędne środka okręgu. Pierwsza współrzędna to jest ta, która jest związana z x, czyli tutaj będziemy mieli 0, a druga współrzędna to jest ta, która zastanawia się z y. Pamiętamy, że zawsze jest ze znakiem przeciwnym, czyli to będzie minus 2. To, co jest po prawej stronie, to jest r kwadrat, czyli nasze r, promień oczywiście musi być dodatni, wyniesie 3. Zaznaczmy więc współrzędne środka. Mamy 0 minus 2 i promień wynosił 3, czyli idziemy o 3 jednostki do góry, na dół, w lewo i w prawo. Możemy narysować nasz okrąg. I tu widzimy, że prosta i okrąg były rozłączne, nie miały ze sobą punktów wspólnych, dlatego też układ był sprzeczny.